ósma. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. O. Ci dam klimat, Zara. Co rano wylewasz, pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Aha. Zostawcie go. A ty co za jeden? Jego ojciec, okay. Ej, jego ojciec, wybieramy to? Dobra, akurat, jego ojciec. Jego ojciec. I nie pozwolę wam go tknąć. Bzdura! Znałem jego ojca. To był kanciarz i oszust, tak jak syn Alek. Ja go zaraz nauczę uczciwości. Nie będzie więcej paskudził pod naszym warsztatem. Tylko po to, żeby ludzie u niego buty czyścili. Weź ty się lepiej odsuń, człowieku. Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo. Możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. Powolutku, bez nerwów. Nogi ci połamiemy przy błędu. Chodźcie. Tak, nie walczyłem na pieści. Młodocianym oszustom. A spoko. Ła. Ła. To z trzema trudno się walczy, to nie jest coś prostego, absolutnie. Kurwa mać! Bic kurwiela! Za szpaka z trakena! Teraz już jestem to bez problemu. No. Pobijem im mordy. Ale będą kurczę ludzie. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. O! Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. O! No. Idziemy. No.